Szkole podstawowej nr 10 po raz 22 Suwalska parafia pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza i Akcja Katolicka zorganizowały bal karnawałowy dla najmłodszych. Choinka przygotowana jak zwykle przez Akcję Katolicką. Choinka, podczas której jest przede wszystkim zabawa, są tańce, są różnego rodzaju gry, różnego rodzaju rebusy, różnego rodzaju zgadywanki. Oczywiście to jest wszystko przygotowane przez panie z przedszkola nr 5. No i oczywiście zakończone to będzie przybiciem świętego Mikołaja. Tak jak każdego roku, święty Mikołaj obdarzy co najmniej 200 dzieci. Dzieci bawiły się doskonale. Tak jak zapowiadał proboszcz parafii Kazimierza Królewicza, były i tańce, i gry, i zabawy, a szkoła wypełniona była radosnym gwarem Mirusińskich. Ksiądz Lech Łuba nie omieszkał za pośrednictwem mediów podziękować tym, bez których trudno byłoby zorganizować choinkowe spotkanie i podarunki dla dzieci. Bardzo dziękuję niniejszym wszystkim sponsorom, wszystkim ofiarodawcom, wszystkim takim darczyńcom, bo to, kochani Państwo, to właśnie dzięki Wam ta choinka może mieć miejsce. To dzięki Wam te dzieci mogą przeżywać właśnie tego rodzaju radość noworoczną, tego rodzaju radość wciąż jeszcze świąteczną, bo też jesteśmy w atmosferze Białego Karnawału, a jak wiemy, karnawał to radość zrodzona ze świąt Bożego Narodzenia.